Radio Głos Nadziei zaprasza na swój program. Studio Głos Nadziei przedstawia cykl 11 wykładów doktora Johna Poliena, wykładowcy na Andrews University w Stanach Zjednoczonych, zatytułowany Autentyczne chrześcijaństwo. Wykład 5. Jak rozpoznać głos Boga? We thank you, Lord, for another lovely day. Panie, dziękujemy Ci za kolejny piękny dzień. And Lord, we all wonder sometimes about the voices in our hearts. Panie, czasem zastanawiają nas głosy odzywające się w sercach naszych. How do we know when you are speaking? Skąd wiemy, że to Ty mówisz? And when it's an enemy? A skąd mamy wiedzieć, że to wróg? I pray that you would be close this morning. Proszę, abyś był bliski nam dzisiaj rano. Clear our minds. Oczyścił umysły nasze. And help us to reach out to you. I pomógł nam uchwycić się Ciebie. For Jesus' sake. W imieniu Pana Jezusa o to proszę. Amen. Amen. Would you know God's voice if you heard it? Jeżeli byś usłyszał głos Boży, czy rozpoznałbyś go? You're a farmer. Jesteś rolnikiem. And you have your foot up on the wheel of your tractor. Trzymasz nogę opartą na kole traktoru. And you're looking out over your fields with a lot of satisfaction. Patrzysz na swoje gospodarstwo i serce twoje wypełnia zadowolenie. And suddenly you hear a voice behind you. I nagle z tyłu słyszysz głos. It says plant corn instead of wheat this year. Posiej kukurydzę zamiast innego zboża, pszenicy. Would you do it? Zrobisz to? If you knew it was God's voice, would you do it? Gdybyś był pewny, że to głos Boży, zrobiłbyś to? And how would you know? A jak poznać, czyj to głos? Would you know God's voice if you heard it? Gdybyś usłyszał głos Boży, rozpoznałbyś go? You're a housewife. Jesteś gospodynią domową. You're trying to put together a job and three small children. Próbujesz się uporać z pracą w domu i z trójką dzieci małych. You hardly ever have a moment's rest. Prawie że wcale nie masz czasu odpoczynku. And then you hear a voice. I słyszysz głos. It says, invite your aging parents to move in. Zaproś swoich rodziców, którzy już są starsi, ażeby się do ciebie sprowadzili. Would you do it? Zrobiłabyś to? If you knew it was God, would you do it? Gdybyś była pewna, że to mówi Bóg, zrobiłabyś to? And how would you know? Ale skąd wiedzieć, kto mówi? You're a business person. Jesteś człowiekiem interesu. And the voice says, sell everything you have and give it to Adra to feed the hungry. Bóg mówi, sprzedaj wszystko, co masz i daj pieniądze do Adry, aby karmiła głodnych. Would you do it? Zrobiłbyś to? Would you do it if it was God asking? A gdyby Bóg cię o to prosił i byłbyś pewny co do tego, zrobiłbyś to? But how would you know? Ale skąd wiedzieć, że to Bóg? Would you know God's voice if you heard it? Czy rozpoznałbyś głos Boży, gdybyś go usłyszał? There was an old rancher. Był pewien starszy człowiek, który był na rancho. Taking care of his cattle. Troszczył się o swoje bydło. And all of his hopes rested in his oldest son. I wszelkie nadzieje pokładał w swoim synu. He had only that one son. Miał tylko jedynaka. And whatever was going to become of his property and his future would be in that son. I wszystko, co wiązało się ze stanem jego posiadania i również z tą farmą, to wiązał z synem. It was about 4 o'clock in the morning when he sensed the voice. Gdzieś o 4 rano odczuł, jak gdyby głos do niego mówił. The voice said, take your son, your only son.
I usłyszał głos: weź swojego syna, twojego jedynaka. Take him to Zatonia. Weź go, przyprowadź do Zatonia. Stab him to death. Zagłódź go, zamęcz go. And then set fire to him. A następnie po prostu podpal go ogniem, spal. Would you do it? Zrobiłbyś to? If you knew it was God, would you do it? A gdybyś wiedział, że to mówi Bóg, zrobiłbyś tak? How would you know? A skąd miałbyś wiedzieć, kto mówi? How did Abraham know? Skąd Abraham to wiedział? Let me ask you a question. Pozwólcie, że zadam pytanie. Was that command biblical? Czy to polecenie było biblijne? What does the sixth commandment say? Co mówi szóste przykazanie? Thou shalt not do murder. Nie będziesz zabijał. In fact, in many places in the Bible it says to sacrifice your child is an abomination to God. Co więcej, złożenie dziecka w takiej ofierze to było obrzydliwością dla Boga i o tym czytamy w wielu miejscach Biblii. It's contrary to the word of God. To jest sprzeczne ze Słowem Bożym. So it wasn't God's voice. A więc to nie był głos Boży. Just one small problem. Ale tu pojawia się maleńki problem. It was God's voice. Że to był Boży głos. How did Abraham know? Skąd Abraham o tym wiedział? I have to be honest with you about one thing. Muszę być uczciwy z wami pod jednym względem tutaj. If Abraham had been a Seventh-day Adventist, he wouldn't have obeyed. Gdyby Abraham był adwentystą dnia siódmego, to by nie był posłuszny. Because it was contrary to the word of God. Bo to było sprzeczne ze Słowem Bożym. So you have to ask the question then. A więc musisz zadać sobie pytanie. How did Abraham know it was God's voice? Skąd Abraham wiedział, że to był Boży głos? There's only one answer I can give. Ja mogę udzielić tylko jednej odpowiedzi. By long experience with God. W wyniku długich doświadczeń z Bogiem. Abraham gradually learned to know when God was speaking and when he was not. Abraham powoli uczył się tego i rozpoznawał, kiedy mówi Bóg, a kiedy nie Bóg odzywa się do niego. He compared this voice with his past experience with God. On porównywał ten głos ze swoimi dotychczasowymi doświadczeniami, jakie miał z Bogiem. He compared this voice with the way God had led him in the past. On porównywał ten głos ze sposobem, na jaki Bóg w przeszłości go prowadził. And he knew that as frightening as this request was, it came from the same God that he had walked with all those years. I był przekonany, że niezależnie od tego, jak przerażało go to, co usłyszał, to głos ten wywodził się od tego samego Boga, z którym szedł przez życie do tej pory. See, I want to put you at ease just a little bit this morning. Ja chcę wam coś usprawnić tego poranka. God would never ask most people to do what he asked Abraham to do. Bóg nie poprosiłby większości ludzi o to, o co poprosił Abrahama. And he wouldn't ask Abraham 20 years earlier. I o to samo nie poprosiłby nawet Abrahama jeszcze 20 lat wcześniej. Only someone with a lifetime of experience with God could have responded the way Abraham did. Tylko ktoś, kto miał życiowe doświadczenie z Bogiem takie, jakie miał Abraham, mógł reagować tak, jak on reagował. Wouldn't you like to have that kind of relationship with God? Ale czyż nie chciałbyś, nie chciałabyś mieć tego rodzaju doświadczenie z Bogiem? Wouldn't you like to be an Abraham or a Sarah today? Nie chciałbyś być Abrahamem czy Sarą dzisiejszych dni? I've come to the conclusion that there are only two types of Christians. Doszedłem do zrozumienia, że wśród chrześcijan istnieją tylko dwie kategorie. One kind is very common. Jedna bardzo pospolita, powszechna. I call it going through the motions. To jest ta kategoria niesieni na fali emocji. You become a Christian because your parents were Christians.
stajesz się chrześcijaninem, bo rodzice są tacy. Or you go to church because your best friends go to church. Idziesz do kościoła dlatego, że twoi najlepsi przyjaciele tam uczęszczają. Or you go through all the motions of Christianity because your family does it. Po prostu zachowujesz się jak chrześcijanin dlatego, że twoja cała rodzina tak się zachowuje. Or maybe you don't even know why you do it. A może nawet nie wiesz w samej rzeczy, dlaczego tak żyjesz, jak żyjesz. You just do it. Po prostu robisz to. It's just a habit. Nawyk. Going through the motions. Właśnie niesieni na fali pewnych czynów, zachowań. Putting on the front of being a Christian. Właśnie z tablicą ogłaszającą jestem chrześcijaninem. And nothing more. I nic poza tym. There's a second type of Christian. Jest też drugi typ chrześcijanina. Perhaps a little more rare. Rzadziej chyba występujący. And that is to have a real and living experience with God. Polega na rzeczywistym i żywym doświadczeniu z Bogiem. And I believe that's the only kind of Christianity that really matters. I jestem przekonany z głębi serca, że to jest jedyny rodzaj chrześcijaństwa, który można brać pod uwagę. To know God personally. Znać Boga osobiście. To talk with God and hear him talking to you. Rozmawiać z nim i słyszeć jego głos przemawiający do ciebie. And I want to share with you some very important information on how to build such a relationship with God. Ja chcę podzielić się z wami szeregiem informacji odnośnie tego, jak budować tego typu więź z Bogiem. And how to maintain that kind of relationship even in a secular world. Jak utrzymać tego rodzaju więź nawet w sekularyzowanym świecie. I don't have time to do that this morning. Ja nie mam czasu, aby to wszystko uczynić dzisiaj rano. But I plan to do it at the afternoon meeting. Ale ja planuję to czynić w popołudniowych spotkaniach naszych. A więc zachęcam was do tego, abyście byli obecni i nie opuścili dzisiejszego spotkania. I'm going to be talking about study and prayer and habits of Christian life. Ja będę mówił o studiowaniu, o modlitwie i o nawykach życia chrześcijańskiego. And building a strong and living relationship with God. O budowaniu tej mocnej, żywej społeczności z Bogiem. And everything I say this morning will build also in some sense on what I say this afternoon. A to wszystko, co dzisiaj rano powiem, w jaki sposób będzie taką przybudówką programu popołudniowego. But this morning I want to focus on just one aspect of that relationship with God. Dzisiaj chcę się skoncentrować rano tylko na jednym aspekcie tych układów, tego porozumienia z Bogiem. And that is the aspect of impressions. Jest to ten aspekt wrażeń. We have all felt at some time or another an urge to do one thing or another. My od czasu do czasu czujemy, że coś jak gdyby nas nakłania do zrobienia tego czy owego. We couldn't base it on any particular Bible text. Tego nie da się oprzeć na żadnym tekście biblijnym, co czujemy. We couldn't base it on any particular teaching of the church. Nie da się tego oprzeć na żadnej z nauk Kościoła. And yet there's a strong sense that we ought to move in a certain direction. A jednak odczuwamy, że powinniśmy tę określoną rzecz wykonać. Do you think God is different today than he was in Abraham's day? Jak się wam wydaje, czy Bóg dzisiaj i Bóg z czasów Abrahama, to między nimi jest jakaś różnica? Do you think God spoke to Abraham in ways that he would never speak to us? Jak się wam wydaje, że Bóg rozmawiał z Abrahamem w taki sposób, w jaki nigdy z nami nie będzie rozmawiał? I don't think so. Ja nie myślę, żeby tak było. As I read the story of Abraham, I saw someone who had great struggles with faith. Gdy patrzę i czytam historię Abrahama, to widzę człowieka, który mocno walczył o wiarę. I saw someone with multiple promises from God and yet not one of them was ever fulfilled in his lifetime. Ja spotykam człowieka, który ma ogrom obietnic od Boga, chociaż żadna z nich nie jest wypełniona w jego życiu. And yet he had such a personal knowledge of God that he trusted God even though he never saw a fulfillment. A z drugiej strony jest to człowiek, który tak ufa Bogu bezgranicznie, chociaż w życiu swoim nie widzi, aby obietnice dane mu przez Boga się wypełniały.
I believe God would like to have that kind of relationship with us today. Ja sądzę, że Bóg życzy sobie tego typu społeczności z nami dzisiaj. I believe that God has a plan for your life. Wierzę, że Bóg ma plan dla twojego życia. God would like to help you find just the right spouse. Bóg chciałby, abyś znalazła sobie właściwego partnera w życiu. Just the right job. Odpowiedni rodzaj pracy. Just the right place to live. Odpowiednie miejsce, gdzie powinnaś zamieszkać. He'd love to be able to warn you of danger. Chciałby cię ostrzegać przed grożącym ci niebezpieczeństwem. Both spiritual and otherwise. Czy to na płaszczyźnie duchowej, czy innej. And I think we want to understand how he would do this if he chooses to. I chcielibyśmy to rozumieć, jakim sposobem on by to robił i będzie robił, jeżeli uzna to za słuszne. I want to give you two illustrations from my personal experience. Chcę podać wam dwa przykłady z mego osobistego doświadczenia. And I want to make one thing clear right at the outset. I zaraz na początku chcę jedną rzecz wyraźnie wypowiedzieć. I am not a prophet. Nie jestem prorokiem. I don't hear voices. Nie słyszę jakichś głosów. And I don't see lightning and thunder when God speaks. I gdy Bóg mówi, ja nie widzę ani błyskawic, ani nie słyszę grzmotów. What I'm talking about is a deep feeling inside. To, o czym mówię, to jest to głębokie uczucie gdzieś wewnątrz. A deep sense of something or other that isn't always clear at first. Głębokie przekonanie o czymś, co na początku nie jest nawet wyraźne. But when I act upon it, I discover in time exactly what was happening. Ale gdy idę za tym głosem, to na przestrzeni mijającego czasu coraz wyraźniej widzę, o co chodzi i co się dzieje. And I'd like to teach you today in this afternoon how to discern those kinds of impressions and what to do with them. I dzisiaj zarówno rano, jak i po południu chciałbym was jakoś nauczyć postrzegania tych zjawisk i tych wrażeń i co z nimi robić. About 6 years ago, we were going to do a camp meeting in the northwestern part of the United States. Jakieś 6 lat temu udawaliśmy się, ażeby zorganizować spotkanie kampowe w północno-zachodniej części Stanów Zjednoczonych. It was a place very much like this. Miejsce było bardzo podobne do tego. In fact, it was even more isolated. Jeszcze bardziej wyizolowane. It was about 60 kilometers from the nearest town. Do najbliższego miasta było około 60 kilometrów. And about 25 kilometers from the nearest road on a map. 25 kilometrów od najbliższej drogi, jaką wskazywały mapy. And it took 40 or 45 minutes along little tracks through the woods to get there. I trzeba było iść jakieś 40-45 minut takimi wąskimi ścieżkami przez las. I should have been looking forward to that camp meeting. Powinienem po prostu wyglądać tego spotkania kampowego. And I enjoy traveling. Ja bardzo lubię podróże. But I just didn't look forward to this one. Ale na tamto spotkanie ja jakoś nie oczekiwałem. There was just something it didn't feel right. Było coś, że czułem, że coś jest nie w porządku. And I was committed to go, so I determined to go, but I didn't really want to go. Ja po prostu byłem zobowiązany, aby tam pójść, a więc udawałem się tam, chociaż czułem, że nie powinienem. And as we began driving along, it began to get clearer and clearer to me. I w miarę jak wyruszaliśmy w tę podróż, coraz wyraźniej miałem to wrażenie. It had the shape of danger on the highway. Właśnie to miało jakiś kształt niebezpieczeństwa na szosie, na drodze. I didn't say anything to my wife. Nic nie powiedziałem o tym mojej żonie. But I let her drive less and less. Ale coraz mniej miałem ochotę na podróż. Because I felt that the highest alertness was in order. Ja wiedziałem, że ten ciągły alert o niebezpieczeństwie jak gdyby się przybliża. 3 days later we reached the mountains of Montana. 3 dni od momentu, gdyśmy wyruszyli, byliśmy w górach Montany. And we were driving on a sort of autobahn. Jechaliśmy taką niby autostradą.
with two lanes going this way and way over there, two lanes going back. Myśmy jechali takim dwupasmowym strumieniem, a z drugiej strony była druga nitka tej autostrady. And we began climbing into the mountains. Myśmy wspinali się na górę. And I have a big van with a little four-cylinder engine. Ja miałem duży dosyć samochód z małym czterocylindrowym silnikiem. And it began to slow down rapidly as we got into the mountains. I nagle samochód zaczął wytracać prędkość w miarę podjeżdżania pod szczyt. I could only do about 30 kilometers an hour. Jechałem prędkością jakieś 30 km na godzinę. And a big truck came up behind me. I potężna ciężarówka nadjechała z tyłu. And he came over to pass on the side. I on chciał mnie wyminąć. And he came up alongside. I już ze mną się zrównał. But then it got a little bit flatter. Ale później trochę było płaszczyzny. And my engine surged ahead a little bit. I mój silnik zaczął sobie radzić lepiej. And then it got steeper. A później znowu było w górę. And he surged ahead a little bit. I wtedy on trochę podciągnął. We were side by side for a couple of minutes. Przez kilka minut jechaliśmy obok siebie. And all of a sudden I saw lights flashing on the side of the truck. I nagle ja zauważyłem migacze włączone na boku tej ciężarówki. And I thought, he's coming over into my lane. I powiedziałem, on będzie skręcał na mój pas. He doesn't even realize I'm here. On nawet sobie nie zdaje sprawy z tego, że ja jadę obok. And I honked the horn, but what was that little noise amid so much noise? Nacisnąłem na sygnał, ale cóż to było w obliczu tego huku ciężarówki? And he just moved right over into my lane. I on zjechał na mój pas. And I drove off the highway. Ja zjechałem z autostrady. And fought to control the car on the steep grass on the side. I po prostu w jakiś sposób udało mi się opanować samochód na tym zboczu porośniętym trawą. I regained control. Odzyskałem to panowanie. Drove it back on the highway. Zjechałem znowu na autostradę. And continued on as if nothing had happened. I jechaliśmy dalej, jak gdyby nic się nie stało. And I decided I better tell my wife about my impression. I wtedy zdecydowałem się, że powiem mojej żonie o tym wrażeniu, jakie miałem od początku. And that God had been warning me about this incident for many days. Że Bóg przez wiele dni ostrzegał mnie przed tym niebezpieczeństwem. And she replied. A ona odpowiedziała mi. Well, then we'd better be real careful from here on. Wobec tego lepiej uważajmy i to bardzo od tego momentu. And I said no. Powiedziałem nie. That was it. To było właśnie to. It's over. To się już skończyło. There was just a total sense of relief. Po prostu odczułem całkowite odprężenie. I just knew that the danger was over. Wiedziałem, że niebezpieczeństwo minęło. A little while later in a flat area. Nieco dalej, gdy już jechaliśmy po równinie. I got up to about 140 kilometers an hour. Jechałem chyba 140 na godzinę. To pass that truck. I wyprzedziłem tę ciężarówkę. Because there was no way I was going by him slow again. Powiedziałem, nigdy więcej nie pojadę koło niego wolno. And I doubt to this day that he ever knew that I was there. I wątpię do dnia dzisiejszego, czy on był świadomy tego, że ja z tym małym samochodem byłem obok. I believe that God would love to be able to have that kind of relationship with us every day. Jestem przekonany, że Bóg tak bardzo chce mieć tego rodzaju z nami łączność i to codziennie. But I would like to ask him one question. Ale chciałbym mu postawić jedno pytanie. Why didn't he warn me about the policeman on the way home? Dlaczego on mnie nie ostrzegł, że gdy będę wracał do domu, to policja mi stanie na drodze? Whose radar was out of order? Których radar był niesprawny? And who saw me going 77 miles an hour when my needle was fixed at 65? Kiedy oni mnie widzieli, że jadę 77 mil na godzinę, podczas gdy ja miałem na liczniku 65. Well, I guess there's one thing I've learned about God. Jest jedno, czego nauczyłem się chyba o Bogu. He has a real sense of humor. On ma duże poczucie humoru. It was last year. To było w minionym roku. And I was holding a meeting in Washington D.C. Prowadziłem spotkania w Washingtonie D.C. And it was near Columbia Union College. To było niedaleko Columbia Union College. And we were staying in a motel about 1 mile or
kilometer and a half away from the meeting place. Mieszkaliśmy jakieś półtora kilometra od miejsc, gdzie prowadziłem wykład. And my wife said to me that morning that she just felt that she needed to stay in the motel. I żona mi powiedziała wtedy rano, że ona chyba pozostanie w tym motelu. Chce pozostać. She just didn't feel like going to the meetings. Jej się nie chciało jechać na te spotkania. She wanted to spend some time alone and reading and prayer. Chciała pozostać sama, poczytać sobie, modlić się. So I took the children into the meeting. A więc zabrałem z sobą dzieci na to spotkanie. And after breakfast I left them off at their children's meetings. Po śniadaniu zostawiłem je tam, gdzie były organizowane spotkania dla dzieci. And I had about an hour before I was to speak. I miałem jakąś godzinę wolnego jeszcze do czasu mego wystąpienia. I suddenly had the overwhelming desire to drive back to the motel and brush my teeth. I nagle takie pragnienie mnie ogarnęło, żeby wrócić do tego motelu i umyć zęby. Now this was really strange. To było naprawdę dziwne. Because I don't usually get overwhelming urges to brush my teeth. Dlatego, że ja zazwyczaj takich odczuć w stronę mycia zębów nie miewam. Especially not if it's a kilometer and a half away. A szczególnie jeżeli mam w tym celu podróżować półtora kilometra. And I just thought to myself, this is silly. I have to be speaking in an hour. I should be thinking about that. I pomyślałem sobie, to jest głupiutkie. Za godzinę mam wystąpić, powinienem sobie to jeszcze raz przemyśleć. But it kept growing. Ale to narastało. And finally I just said, all right then, I'll go brush my teeth. Powiedziałem, zgoda, wobec tego jadę myć zęby. And as I got into the car and began to make that short trip. I gdy wsiadłem w samochód i rozpocząłem tę moją krótką wędrówkę. A quick flash through my mind was, well, maybe your wife is in danger of some kind. Wtedy taka myśl przyszła mi do głowy, może żona cię potrzebuje, jakieś niebezpieczeństwo jest. But I quickly put that out of my mind. Ale to wytrąciłem ze swojej myśli. A few minutes later I drove up to the motel. Kilka minut później byłem już w motelu. And normally I parked on the south side. Normalnie parkowałem po stronie południowej. But then I just felt like going to the north side for once. Ale wtedy odczułem, że powinienem jechać na stronę północną. I thought maybe there's a little shade on that side. It's very hot. Być może tam jest trochę cienia, bo było bardzo gorąco. So I parked on the north side. A więc po stronie północnej zaparkowałem. There was no shade. Ale nie było cienia. And then I walked down a hallway to where the staircase went up to our level. Przeszedłem takim wejściem pochyłem do miejsca, gdzie była klatka schodowa. And there I bumped into the man who was in charge of all the meetings. I tam spotkałem się z człowiekiem, który był odpowiedzialny za nasze spotkania. And he says, oh, he says, I want you to see this book I'm reading. O, chcę, ażebyś zobaczył książkę, którą czytam. And he spent two or three minutes showing me this book. Jakieś 2-3 minuty mu to zajęło, by mi zaprezentować tę książkę. He says, here, take it, maybe you'll have some time to look at it. Mówi, weź ją, może znajdziesz chwilę czasu, żeby rzucić okiem. So I took it. A więc wziąłem tę książkę. And he went on his way. On poszedł swoją drogą. I thought, well, shall I go to the room and brush my teeth, or shall I put the book in the trunk of the car first? I wtedy zacząłem się zastanawiać, powinienem najpierw iść i umyć zęby, czy zanieść tę książkę do bagażnika samochodu. Well, now that I'm down here, I might as well go put the book in the trunk of the car. A więc zdecydowałem się, że zaniosę książkę najpierw do samochodu. And I walked out through the tunnel and went to the trunk of the car. I wyszedłem z tego tunelu, z tego motelu i szedłem w stronę samochodu. And then I heard a voice. I usłyszałem głos. And here is my husband now. Oto mój mąż. And I turned around. Odwróciłem się. And there was a man trying to get my wife into his motel room. Oto stał mężczyzna, który próbował moją żonę zaciągnąć do swojego pokoju w hotelu. I quickly noticed that he was about half my size. Szybko zorientowałem się, że jest o połowę ode mnie mniejszy. You have never seen a man so careful to be my best friend. Jeszcze nigdy nie widzieliście człowieka, który tak szybko się ze mną zaprzyjaźnił. He says, oh, he says, nothing is happening here. On powiedział, nie, nic się tutaj nie dzieje. He says, it's okay to make friends, isn't it? Wszystko w porządku, jeżeli znajdujemy przyjaciół. It's okay to show someone your room, isn't it? Bardzo dobrze, jeżeli komuś chcesz zaprezentować swój pokój, prawda?
Needless to say, he was thrown out of that motel in a hurry. Nie muszę wam powiedzieć, że natychmiast został wyrzucony z tego hotelu. You see, my wife had decided after spending some time in the room that she would go for a walk. Moja żona, gdy pozostała sama w pokoju, to później zdecydowała, że pójdzie na spacer. And knowing that the neighborhood had a bad reputation, she decided just to walk around the building. A wiedząc o tym, że ten teren nie cieszył się najlepszą opinią, zdecydowała, że sobie pochodzi naokoło hotelu. Notice the set of circumstances. Zwróćcie uwagę zbieg okoliczności. If I hadn't felt like brushing my teeth, I wouldn't be there. Gdybym nie czuł potrzeby umycia zębów, nie pojechałbym tam. If I hadn't parked my car on the wrong side of the motel, I wouldn't be there. Gdybym nie zaparkował samochodu w złym miejscu przy tym motelu, nie znalazłbym się w If I hadn't stumbled into that man at that moment, I'd have been up in the room when Gdybym się nie zatrzymał przy tym człowieku z książką, to zupełnie gdzie indziej w hotelu w tym czasie bym był. If he hadn't given me the book and I hadn't decided to put it in the car, I wouldn't have been there. Gdyby mi nie dał tej książki i gdybym nie podjął decyzji, by ją zanieść do samochodu, to byłoby inaczej. I'll tell you something. I believe in God. Powiem wam coś. Ja wierzę w Boga. And I also realize that these stories may be painful for some of you. I wiem, że te historie, które opowiadam, mogą być dla niektórych z was bolesne. And I want you to know that there have been times when God didn't warn me. Powiem wam, że były takie chwile, kiedy Bóg mnie nie ostrzegał. And times when things happened that I wish hadn't happened. I kiedy zdarzały się rzeczy, których życzyłbym sobie, aby się nigdy nie wydarzyły. And I'm sure my wife would ask why God was not there with a big stick. Ja zastanawiam się, moja żona mogła pomyśleć, dlaczego Boga tam nie było z jakimś porządnym kijem wtedy. And I don't want to increase your pain by sharing the other side of God. Ja nie chcę wzmagać waszego bólu, mówiąc też o innej stronie Boga. And I know that there are many, many incidents that happen that we have no answer for in this life. Wiem, że dzieje się wiele, wiele rzeczy, na które nie mamy odpowiedzi w tym życiu. But we can learn to trust the God who gave his own son. Ale możemy ufać Bogu, który dla nas dał swego własnego syna. It is in Jesus that we see what his heart longs to do for us at all times. To w Jezusie Chrystusie możemy oglądać pragnienie jego serca w naszą stronę. But just as he didn't warn me about that policeman, there are times when for whatever reason God cannot intervene in our events. Ale tak jak i wtedy, kiedy mnie nie ostrzegł przed spotkaniem z tym policjantem, tak bywają przypadki i czas w naszym życiu, kiedy dzieje się coś dziwnego. And I don't want you to go out of here blaming yourself. Ja nie chcę, abyście wychodząc z tego miejsca oskarżali też samych siebie. And saying if I had been a better Christian, God wouldn't have let something happen to me. Mówiąc, gdybym był lepszym, gdybym była lepszą chrześcijanką, to Bóg by nie dopuścił do tego czy owego. But the point that I'm making this morning. Ale to, na co chcę zwrócić uwagę dzisiaj rano, that God is real and he is alive. To to, że Bóg jest istotą rzeczywistą. On jest Bogiem żywym. I wiem, że chce mieć z nami tę samą więź i łączność, jaką miał kiedy z Abrahamem. But Adventists are often frightened to death of this kind of sermon. Ale adwentyści czasem są przerażeni na śmierć, gdy mają wysłuchać tego rodzaju kazania. We're afraid of Pentecostalism. My się obawiamy pentekostalizmu. We're afraid of feelings running wild. Obawiamy się odczuć, które po prostu na dziko nas poniosą i opanują. And I want to underline the importance of those fears. Ja chcę podkreślić, jak ważne są to obawy. Because there is real danger in impressions. Dlatego, że w naszych wrażeniach leży, zasadza się rzeczywiste niebezpieczeństwo. Impressions can lead you contrary to God. One mogą odprowadzić nas od Boga, czy prowadzić wbrew Jego woli. Notice Galatians 1, verses 8 and 9. Zwróćcie uwagę na list do Galacjan, pierwszy rozdział, wiersz 8 i 9. But even if we or an angel from heaven should preach a gospel other than the one we preach to you, let him be eternally condemned, as we have already said.
So now I say it again. If anybody is preaching to you a gospel other than what you accepted, let him be eternally condemned. Ale choćbyśmy nawet my, albo anioł z nieba zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię. Jeśli wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. And we know from 2 Corinthians 11 that Satan can come as an angel of light. Na podstawie 11 rozdziału 2 listu do Koryntian wiemy, że szatan, jeśli trzeba, przemienia się nawet w anioła światłości. It is possible to have meetings with angels and yet it not be from God. Jest możliwość, że spotkamy się z aniołami, ale nie spotkamy się w tym czasie z Bogiem. And in everything I'm saying this morning, I want you also to remember what I said last night. Mówiąc to, co dzisiaj mówię, chcę, abyście pamiętali o tym, o czym mówiłem wczoraj. That deceptions are real. Że zwiedzenia są rzeczywistymi zwiedzeniami. Spiritual danger is real. Niebezpieczeństwo duchowe jest rzeczywiste. There is such a thing as counterfeit impressions. Są wrażenia oszukańcze. And these impressions can lead you contrary to scripture. I te wrażenia mogą cię prowadzić wbrew Pismu Świętemu. And you must always put your impressions to the test of scripture. I twoje wrażenia musisz zawsze zbadać Pismem Świętym. I put my impression to brush my teeth to the test of scripture. Ja właśnie to wrażenie mycia zębów poddałem sprawdzianowi biblijnemu. But I don't think the Bible was able to help me on that one. Ale Biblia tutaj niewiele mogła mi pomóc. But where scripture is clear, impressions must not be followed contrary to scripture. Ale jeżeli mamy określone stanowisko Pisma Świętego w danej sprawie, to wrażenia, które nas prowadzą przeciwko temu, nie mogą przez nas być realizowane. I once had a visit from a man and a woman. Kiedyś odwiedził mnie pewien mężczyzna z niewiastą. And he says, God has revealed to us that we are to be married in eternity. Bóg powiedział nam, zakomunikował mi, że my w wieczności mamy stanowić małżeństwo. They were each married to someone else. Bo już byli po prostu w związkach małżeńskich z kimś innym. But God had showed them that in heaven they would be married to each other. Ale Bóg im objawił, że w niebie to oni będą razem jako małżeństwo. And they were preparing for that relationship now. I już się do tego układu przygotowywali na ziemi. And I looked them right in the eye. Spojrzałem im prosto w oczy. I said, what you have is not from God. Powiedziałem, to co wy macie, to nie jest Bożego pochodzenia. It is contrary to his word. To jest sprzeczne z jego słowem. Even if your marriage was a mistake. Jeżeli nawet wasze małżeństwa były pomyłką. Something that you did following your own feelings. Które zostały zawarte w wyniku podążania za własnymi odczuciami. Adultery is still a sin. To cudzołóstwo nadal pozostaje grzechem. If you feel strongly impressed this morning to be unfaithful to your spouse, it's not from God. Jeżeli dzisiaj może masz to wrażenie, aby nie pozostawać wiernym swojemu małżonkowi czy małżonce, to nie jest od Boga. Impressions can also lead you contrary to who you are. Wrażenia mogą cię prowadzić w po prostu stanowisko opozycyjne w stosunku do tego, kim jesteś. I've known many young people who felt impressed that they should become pastors. Ja znam wielu młodych mężczyzn, którzy mieli wrażenie, że powinni zostać pastorami. And yet when I questioned them about their call, a gdy zacząłem z nimi rozmawiać na temat ich powołania, they revealed they didn't enjoy being with people. To objawili, że pobyt z ludźmi nie daje im radości. And I said, if you can't stand people, you're not called to be a pastor. Powiedziałem, jeżeli ty masz kłopoty przebywania z ludźmi, to ty nie jesteś powołany na pastora. Because as a pastor, you're going to be with people 10, 12, 14 hours a day. Bo jako pastor będziesz przez 10, 12, 14 godzin dziennie z ludźmi. And you'll be miserable. I straszliwie będzie, w opłakanym stanie będziesz, jeżeli będziesz pastorem. And then you'll find the person who's the life of the party. Są ludzie, którzy są no, po prostu takimi dowcipnisiami. Oni by się bawili tylko cały czas. The person who tells stories and makes everybody laugh. Bezustannie kawały opowiadają i rozśmieszają wszystkich. And then they feel impressed that they ought to become a librarian.
I uważają, że powinni być bibliotekarzami. That impression is not from God. To wrażenie nie jest Bożego pochodzenia. You see, because God has designed you to be successful for Him. Dlatego, że Bóg programuje, ażebyś dla Niego w tej pracy, którą będziesz realizował, miał powodzenie. He has a plan for your life. On ma plan dla twojego życia. He has programmed you to rejoice in a life work that will be meaningful to you and a blessing to the world. On zaprogramował, abyś znalazł samorealizację w tym, co będziesz czynił, aby to miało znaczenie i dla ciebie, i dla ludzi, i dla świata. And we probably need good librarians as much as we need good pastors. I my naprawdę potrzebujemy dobrych bibliotekarzy, podobnie jak potrzebni są nam dobrzy pastorzy. But not everyone will make a good librarian. Ale nie każdy będzie dobrym bibliotekarzem. And not everyone will make a good pastor. I nie każdy będzie dobrym pastorem. So sometimes impressions can lead people in a direction that is not healthy for them. Czasem wrażenia prowadzą ludzi w tę stronę, że to nie jest dla nich dobre. Sometimes impressions can lead you to promote yourself. Czasem wrażenia powodują, że ty sam siebie zaczniesz tutaj anonsować i polecać. Selfish people are always impressed to do things for their own good. Ludzie samolubni zawsze mają to wrażenie, że powinni robić coś dla siebie. Selfish people are always impressed to put themselves first. Samolubni ludzie zawsze mają wrażenie, że powinni być na piedestale. But such impressions are not from God. Ale takie wrażenia nie są Bożego pochodzenia. Where do impressions come from then? Skąd wobec tego wrażenia przychodzą? I believe that there are three major sources. Sądzę, mają one trzy główne źródła. Some impressions do come from God. Niektóre pochodzą od Boga. Other impressions come directly from Satan. Inne prosto od diabła. These are designed to deceive. Ich celem jest oszukanie i zwiedzenie. These are designed to get you into sin. Ich zadaniem jest sprowadzenie cię w grzech. But perhaps the largest amount of impressions are from neither God nor Satan. Ale najwięcej chyba wrażeń i odczuć jest pochodzenia ani Bożego, ani szatańskiego. They arise simply from those natural stirrings deep within. One wyrastają na gruncie tych naturalnych źródeł z naszego wnętrza. They may have no more explanation than the seasoning in the soup you ate for lunch. Może nie mają one większego wrażenia niż przyprawy w zupie, którą jesz. And if you've never had Mexican food, that can give you some real impressions. A jeżeli ktoś jeszcze nie jadł meksykańskich potraw, to wtedy by miał dużo wrażeń, gdyby zjadł. So how are we going to tell the difference? W jaki sposób my mamy się orientować, co jest co? Isn't it safer just to ignore them all? Czy niebezpieczniej byłoby, gdybyśmy w ogóle ignorowali odczucia i wrażenia? Yes, there are dangers. Tak, z tym wiążą się niebezpieczeństwa. But the dangers must not allow us to lose out on the great blessings that come from walking with God. Ale niebezpieczeństwa, które się pojawiają, nie powinny nas odgrodzić od wielkich błogosławieństw wynikających z kroczenia z Bogiem. The reality is many areas of life are not governed by Scripture. Rzeczywistość bowiem jest taka, że wiele spraw życiowych nie da się w jakiś sposób oprzeć na prowadzeniu zaznaczonym w Piśmie Świętym. The Bible could not help me decide whether to go brush my teeth or not. Biblia mi nie pomoże w podjęciu decyzji, czy mam umyć teraz zęby, czy nie. The Bible doesn't tell you exactly who you ought to marry. Biblia dokładnie ci nie pokaże partnera, za którego masz wyjść, czy dziewczyny, z którą masz się ożenić. The Bible doesn't tell you whether you should be a librarian or a pastor. W Biblii nie wyczytasz, czy masz być pastorem, czy bibliotekarzem. The Bible doesn't tell you whether to live in Poland or Germany or Australia. W Biblii nie wyczytasz, czy masz mieszkać w Polsce, w Niemczech, czy w Australii. If we are going to be truly sensitive to God's plan for us. Jeżeli natomiast mamy być naprawdę wrażliwymi na Boży plan, jaki ma w stosunku do nas. We need to be listening to his voice in every area of life. To trzeba nam wsłuchiwać się w jego głos w każdej dziedzinie naszego życia.
And in many of these areas we would make fewer mistakes if we were listening to God's urgings. I gdybyśmy wsłuchiwali się w Boże napomnienia i prowadzenie nas, to w wielu sprawach życia popełnilibyśmy mniej błędów. There's a second reason why I think this subject is so important. Inny powód, dla którego sądzę, to zagadnienie jest takie ważne. In the secular world, there is no substitute for a living relationship with God. W świecie sekularyzowanym nie ma niczego, co mogłoby ci zastąpić tę żywą łączność z Bogiem. Secular drift happens when you're just not aware of God's presence anymore. Bo właśnie wtedy, kiedy jesteś nieświadomy Bożej obecności, pojawia się sekularyzacja. When God just doesn't seem real anymore. Kiedy Bóg dla ciebie już nie jest istotą rzeczywistą. And I've learned that most secular people don't become Christians because of a doctrine. I mam wrażenie, że większość ludzi zeświadczonych nie przyjmuje chrześcijaństwa z uwagi na doktryny chrześcijańskie. They become Christians when they discover that God is real. Ale stają się chrześcijanami wtedy, gdy postrzegają, że Bóg jest istotą rzeczywistą. And that you can have a living relationship with such a God. Że z Nim, z takim Bogiem, można mieć żywe układy i stosunki. How then can you learn to know God's voice? Wobec tego, jak nauczyć się rozpoznawania Bożego głosu? How can you become like the man who put a bumper sticker on the back of his car? Jak po prostu być podobnym do człowieka, który przywiesił sobie coś tam z tyłu za samochodem? It said, God is not dead. I talked to him last night. Który miał taką naklejkę: Bóg nie jest martwy. Ostatniego wieczora z nim rozmawiałem. I would like to suggest that we can only have that kind of walk when we are in touch with God every day. Ja chciałbym zasugerować, abyśmy mieli taką żywą z Nim łączność poprzez codzienne z Nim obcowanie. Let me suggest that first of all you need to become aware of your impressions. Przede wszystkim trzeba zdawać sobie sprawę z istnienia odczuć i wrażeń własnych. And the safest time and place to do an impression check is right after prayer. A najlepszym czasem na sprawdzenie tych wrażeń i odczuć to jest czas tuż po modlitwie. Have you ever let God answer your prayers? Czy kiedykolwiek pozwoliłeś Bogu na to, by odpowiedział na twoje prośby i modlitwy? Or is prayer for you just a one-way conversation? A może modlitwa twoja to jest tylko monolog? Jednokierunkowy przekaz. I remember a phone call I made once to a friend of mine near Andrews. Pamiętam rozmowę telefoniczną. Zadzwoniłem do jednego z moich przyjaciół koło Andrews. You may have heard of him. His name is Sam Bakioki. Może go znacie. To jest Samuel Bakioki. And he's the world's most lovable Italian. To jest najbardziej umiłowany przez wszystkich Włoch. He was definitely not designed to be a librarian. Naprawdę on nie ma tych uzdolnień, które potrzebne są bibliotekarzowi. Unlike most people, he was born with two mouths and only one ear. On, jak większość ludzi, urodził się w ten sposób, że ma dwoje ust i jedno ucho. See, I can joke about it because he's a friend of mine. Ja mogę sobie pożartować z niego, bo to jest mój przyjaciel. And he knows this is an area that he wants to work on. I on wie, że to jest coś, nad czym on musi dużo pracować. But I called him up one day. Ale kiedyś zadzwoniłem do niego. And I had a yes or no question for him. I miałem dla niego pytanie, na które miał odpowiedzieć tylko tak albo nie. And I picked up the phone and I said, Sam, I have a question for you. Powiedziałem: Sam, mam pytanie do ciebie. And he said, I'm so glad you called. Powiedział: jak się cieszę, że zadzwoniłeś. I've been wanting to tell you about my new book. Ja chciałem ci powiedzieć o mojej nowej książce. Now, if we weren't translating here, I'd do an imitation of his accent. Gdyby nie tłumaczenie, to imitowałbym jego akcent. But in any case, he went on for 15 minutes. Ale przez 15 minut gadał. Telling me all about his new book. Mówił mi wszystko o swojej nowej książce. And then he said. I później powiedział. I won't take up any more of your time. Goodbye. Już nie chcę ci zabierać czasu, i odłożył słuchawkę. And I dialed the phone again. Wykręciłem znowu. I said, Sam, you didn't answer my question. Powiedziałem: Sam, ty nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Now,
You know what really hit me that day? Wiecie, co mnie uderzyło tamtego dnia? I do that to God all the time. Ja raz za razem tak się zachowuję wobec Boga. I'm gonna hurry this morning, Lord. Dzisiaj, Panie, bardzo się śpieszę. Gotta get to work. Muszę iść do pracy. So quickly, just please bless my family. A więc proszę, błogosław moją rodzinę. And try to get my wife to stop behaving like that. I właśnie zrób coś, żeby moja żona się tak nie zachowywała. And please have the kids all shaped up before I get home. I niech ona jakoś te dzieci ujarzmi, zanim wrócę do domu. And don't forget the missionaries and the colporters in Panie, Poland. Nie zapomnij misjonarzy i kolporterów w Polsce. Time to go. Goodbye. Do widzenia, Boże. I muszę iść. Your prayer life ever get like that? Czy wy kiedykolwiek tak modliliście się? I have to be honest with you. Ja muszę być uczciwy wobec was. To mi się wielokrotnie zdarza. Try this sometime. Spróbujcie czasem inaczej. Before you begin your prayer, take a piece of paper and a pencil. Zanim rozpoczniesz modlitwę, weź sobie kartkę, ołówek. And place it in front of you as you kneel. Połóż to na stole, gdy uklękniesz przy nim. And then open your heart to God. A później otwórz serce przed Bogiem. And when you're done, stay there. A gdy skończyłeś już się modlić, klęcz dalej. For 10 or 15 minutes. 10-15 minut. And write down whatever comes to your mind. I napisz to wszystko, co ci wtedy przychodzi do głowy. It may seem stupid. To może wyglądać głupie. It may be absolutely crazy. To absolutnie będzie pozbawione rozsądku. But write it down anyway. Ale napisz to. This is probably the best time for God to get through to you if he wants to. To jest chyba najlepszy czas, kiedy Bóg chce do ciebie dotrzeć, jeżeli ma ci coś do przekazania. And then I would suggest that you look at your list. A później sugeruję, abyś przeczytał to, co jest napisane. And start trying a few. I spróbuj stosować w życiu niektóre z tych myśli. And just see what happens. I obserwuj, co się będzie działo. Sometimes God has planned my whole day this way. Czasem Bóg w ten sposób planuje mój cały dzień. I'll be kneeling there in the quietness. Klęczę w ciszy. And suddenly a face will come into my mind. I nagle przypomina mi się jakaś twarz. Say, well, I haven't talked to that person in a while. O, już dosyć dawno z tą osobą nie rozmawiałem. Or maybe I should give them a call. Być może powinienem zadzwonić. And I'll call them up. Dzwonię do niego. So how did you know to call? Mówi, skąd ty wiedziałeś, żeby zadzwonić? Oh, I so badly wanted to get a hold of you. Ja tak bardzo cię szukam. In the back of my mind, I said. I tam gdzieś w tyle w mózgu swojego mówię sobie. That's one for you and me, Lord. Panie, wygrywasz 1-0. I'm glad that you were there with me today. Cieszę się, że ze mną dzisiaj byłeś. And then other times the person will respond. Innym razem dana osoba odpowiada. You called me? Ty dzwonisz do mnie? What for? Po co? No, I don't have any particular problem. Nie mam żadnego problemu. And it's clear that there was nothing there. I wyraźnie widzę, to nie o to chodziło. Now, if you do that for a while, jeżeli to przez jakiś czas będziecie stosować, you know what's going to happen? Wiecie, co się stanie? You are gradually going to see some patterns. Powoli zaczniecie zauważać pewne wzorce. You're gradually going to learn God's tone of voice. Powoli zaczniecie rozróżniać ton Bożego głosu. As you practice and as you experiment, you'll begin to discern the difference between God's voice and yours. Praktykując, stosując to w życie, pragnąc tego, będziecie widzieli różnicę pomiędzy głosem Bożym a innymi głosami. Now obviously, if one of your impressions is to do something totally contrary to the Bible or common sense. Oczywiście, jeżeli jakieś wrażenie was dopadnie absolutnie sprzeczne z Biblią czy ze zdrowym rozsądkiem, don't do it. Nie róbcie tego. But there will be many, many things that the Bible doesn't address. Ale znajdziecie wiele w tych głosach rzeczy, o których Biblia w ogóle nie mówi. Simple things like what to do with your day. Zwykłe rzeczy, co zrobić dzisiaj, co z tym dniem zrobić. And as you learn to discern God's voice, i gdy nauczysz się postrzegać Boży głos, you'll begin to take him seriously when he tells you to drive a few kilometers and brush your teeth.
to wtedy poważnie potraktujesz nawet i to, gdy każe ci jechać kilka kilometrów, by zęby umyć. Ty będziesz uważał, gdy będziesz czuł to wrażenie, słyszał ten głos, że jakieś niebezpieczeństwo czyha na ciebie na drodze. That's how Abraham knew the voice of God. W ten sposób Abraham rozpoznawał Boży głos. Through 40 or 50 years of experience, he had learned to tell the difference between God's voice and the stirrings of his own heart. Przez 40 i więcej lat doświadczenia z Bogiem, on dokładnie wiedział, kiedy mówi jego Bóg. I shared this with a Canadian student. Ja mówiłem na ten temat w grupie studentów kanadyjskich. He decided to try it. Oni zdecydowali się, aby spróbować. And he felt impressed about a certain woman way up in Canada. Jeden ze studentów czuł takie szczególne po prostu wrażenie związane z pewną niewiastą w Kanadzie. And since his wife was back up in Canada on some business, he decided to call her and tell her. Z uwagi na to, że jego żona była wtedy w Kanadzie, jakieś sprawy załatwiała, zdecydował zadzwonić do niej i powiedzieć o tym. Please call this lady and see if everything is all right. Proszę, zadzwoń do tej niewiasty i sprawdź, czy tam jest wszystko w porządku. And an hour later his wife called back and says I couldn't get through. I później jego żona oddzwoniła, powiedziała, nie mogłam się dodzwonić. She says, keep trying, this is important to me. Mówi, próbuj dalej, to jest dla mnie bardzo ważne. A few hours later, the lady picked up the phone finally. Za kilka godzin ta niewiasta podniosła słuchawkę. And the wife explained that her husband had an impression that this lady needed to hear from her. I wtedy wytłumaczyła tej kobiecie, że jej mąż ma takie wrażenie, że ona czegoś potrzebuje. And the lady burst into tears. Wtedy ta niewiasta rozpłakała się. And she said, my husband just left me. Powiedziała, właśnie mąż mnie opuścił. And I just came home from the doctor telling me I have cancer. A wróciłam teraz od wizyty u lekarza, który mi powiedział, że mam raka. And I was sitting here by the phone wondering if anybody cared. I siedziałam przy telefonie, zastanawiając się, czy kogokolwiek to obchodzi, co się ze mną dzieje. I'll tell you, that Canadian student believes in impressions today. Dzisiaj ten student kanadyjski ma mocne przekonanie do tych odczuć i wrażeń. He believes that God is real and that God can bring us things that will make a difference today. On wierzy, że Bóg jest istotą żywą, że Bóg odnosi się do naszego życia tutaj i teraz. I'd like to suggest that you do a second thing. Chciałbym wam zasugerować jeszcze coś drugiego. That is to keep a notebook. A żebyście mieli taki notatnik. I call mine the book of providence. Ja nazywam te moje notatki księgą opatrznościową. And whenever you see the voice of God working in your life, ilekroć zauważasz, że ten głos Boży działa w twoim życiu, write it down. Zapisz to. Make a diary of this. Pamiętnik taki spisz. Because there will be many days when you're feeling down. Będzie wiele dni w twoim życiu, kiedy będziesz w dołku. There'll be many days when little voices will say, why believe in God anyway? Wiele głosów usłyszysz, które ci będą podszeptywać, po co ty w ogóle w Boga wierzysz? There'll be days when you don't even feel like being a Christian. Będą takie dni, kiedy będziesz się czuła, jak gdybyś nie była w ogóle chrześcijanką. Ellen White tells us, on days like that, look to the place where you last saw the light. Siostra White napisała, w takich ciemnych dniach spoglądaj na miejsce, gdzie po raz ostatni widziałeś światło. On days like that you can pick up your notebook and explore how God has led you in the past. W takich dniach weź ten pamiętnik do ręki i popatrz jeszcze raz, zbadaj to, jak Bóg cię prowadził w życiu. And we will gradually gain courage to trust in God every day. A powoli będzie wzrastała nasza odwaga, aby ufać Bogu codziennie, niezależnie od okoliczności. There's no substitute for being sensitive to these impressions. Nie ma niczego, co mogłoby zastąpić wrażliwość na tego rodzaju wrażenia. Testing them by the Bible. Sprawdzajmy je Pismem Świętym. Testing them by the spirit of prophecy. Sprawdzajmy pismami ducha proroctwa. And then acting on the many of them that are not addressed by inspiration. A następnie na ich bazie zachowujmy się, żyjmy, chociaż one nie mają tutaj żadnego odnośnika do Biblii czy do
And observing the results. I obserwujcie wynik. And making notes on those results. I odnotowujcie te wyniki. It takes time to build relationship. Aby nawiązać i utrzymać, zbudować łączność, na to potrzebny jest czas. Your relationship with God can be infinitely closer 5 years from now than it is now. Za 5 lat wasz stosunek i układ z Bogiem może być o wieki bardziej pogłębiony niż jest teraz. I'm reminded by a statement in the writings of Ellen White. Przypomina mi się pewne stwierdzenie z pisma Ellen White. We have nothing to fear for the future. Nie powinniśmy niczego obawiać się w przyszłości. Except we forget how the Lord has led us in the past. Chyba że zapomnimy tego, jak Bóg nas prowadził w przeszłości. I would like to share in closing just one more story. Jeszcze jedną historię na zakończenie chcę wam przytoczyć. About how I am in the position that I'm in right now. Jak to się stało, że ja zajmuję tę pozycję, jaką w tej chwili zajmuję? Because the hand of God was mighty in my life in this area. To się tylko dzieje dlatego, że ręka Boża jest potężna w tej dziedzinie, w której ja pracuję. I was pastoring in New York City. Byłem pastorem w Nowym Jorku. I had no further ambitions. Nie miałem żadnych innych ambicji. But just to continue preaching and doing evangelism. Ale aby nadal kazać i ewangelizować. But an interesting thing was happening. Interesujące jednak rzeczy zaczęły się zdarzyć. People would constantly come up to me. Ludzie bezustannie do mnie przychodzili. And they would say, you know, your preaching is pretty good. Powiedzieli, słuchaj, twoje kazania nam się podobają. But when you teach. Ale gdy uczysz, when you nauczasz, when you get a blackboard behind you, gdy masz tablicę przy sobie, when you lead a discussion, gdy prowadzisz dyskusję, then things really happen. Wtedy naprawdę dzieją się dziwne rzeczy. And as this happened over and over again, I began to wonder, am I really in the place God wants me? I z uwagi na to, że to się często powtarzało, zacząłem się zastanawiać, czy ja robię to, co Bóg chce, abym robił. Sometime after that, a man came by with a message on spiritual gifts. Po jakimś czasie później pojawił się ktoś, kto mówił o darach duchowych. And he gave us a test to determine what our special gifts were. I rozdał nam taki test, abyśmy mogli stwierdzić, jakie mamy dary. And I took the test. Ja wziąłem udział w tym teście. And identified three outstanding characteristics. I tam trzy takie wybitne zdolności wyszły na jaw. One was teaching. Jedno to było nauczanie. The second was research. Badanie naukowe. And the third was missionary. I trzecie misjonarstwo. The ability to be comfortable in a foreign culture. Po prostu w tym układzie człowiek musi łatwo znajdywać się w obcych mu do tej pory środowiskach kulturowych. And I sat down and gave that some careful study. Usiadłem sobie i zacząłem poważnie rozważać te zagadnienia. And I recognized that this pattern of three was very unique. I zauważyłem, że układ tych trzech zdolności rzadko występuje. And that there was only one place in the entire Seventh-day Adventist Church that I could exercise all three gifts at the same time. I w zasadzie te trzy dary mogłem realizować tylko w jednym miejscu w naszym całym światowym kościele. And that was the seminary at Andrews University. A to było seminarium duchowne na Andrews. It is our only research institution for biblical scholarship. To jest jedyny nasz instytut badawczy dla naukowych badań biblijnych i misjonarskich. It is also a teaching institution. Jest to również instytucja przygotowująca do nauczania. And has students from all over the world field. Tam są studenci z całego świata. And sends his teachers to the whole world field. A więc stamtąd też nauczyciele są rozsyłani na cały świat. Everything seemed to be coming together. Wszystko to, jak gdyby tam się skupia. And saying you should be teaching at the seminary. I właśnie to przemawiało, że powinienem udać się i tam uczyć. But I'll tell you something. Ale powiem wam coś. Young pastor showing up at the seminary and saying I ought to teach here, don't get very far. Pastor, który pojawia się w seminarium i mówi, że ja tu będę uczył, za daleko nie zajdzie. Because they have plenty of doctors to choose from. Bo mają mnóstwo doktorów, spośród których mogą wybierać. But I asked some questions.
Ale ja zadałem kilka pytań. I sensed that God was calling in this area. Ja czułem, że Bóg mnie powołuje do tego rodzaju działalności. And I got the same answer everywhere. I wszędzie, gdzie się zwróciłem, miałem taką samą odpowiedź. If you think God has called you in this way, go prove it. Jeżeli uważasz, że Bóg cię do tego powołał, udowodnij to. Go get a PhD for the area that you think you are called to. A więc zdobądź doktorat w tej dziedzinie, w której uważasz, że jesteś powołany. Well, what will that mean? Co to oznaczało? Well, it means you'd better find 25 or 30,000 US dollars. To znaczy rozglądnij się za 25 czy 30 tysiącami dolarów. I didn't have that kind of money. A ja nie miałem takich pieniędzy. And I had no idea where I could get that kind of money. I ja nie miałem pojęcia, skąd miałbym je zdobyć. It was beginning to sound just a little impossible. Wyglądało, że rzeczy są niemożliwe, nie do przebrnięcia. But with God, nothing is truly impossible. Ale z Bogiem nie ma rzeczy niemożliwych. So I sat down with my wife. A więc usiadłem z żoną. We prayed about this. Modliliśmy się w tej sprawie. And we both agreed that this was of God. I oboje doszliśmy do wniosku, że Bóg tego chce. And that I should go and get this doctorate. Że powinienem iść i robić doktorat. So I said, where will we get the $30,000? Ale skąd 30 tysięcy dolarów? She said, well, let's start saving. Żona powiedziała, zacznijmy oszczędzać. And we made incredible sacrifices. Myśmy naprawdę wielkie ofiary podjęli. We cut our expenses down to the absolute minimum. Ograniczyliśmy nasze wydatki do minimum. My wife took a full-time job. Moja żona poszła do pracy na pełny etat. And we began putting every dollar we got into the savings. I każdy pojedynczy dolar, który nam zostawał, do skarbonki. And then an amazing thing began to happen. I później zaczęły się dziać niezwykłe rzeczy. Money would appear in the mail for strange reasons. Pieniądze pocztą zaczęły napływać i to z niewiadomych powodów. Things like you made a mistake on your tax return. Na przykład pan się pomylił w wyliczeniu podatkowym. Usually those letters come with a black border around them. Bardzo często te listy ukazują się w takiej czarnej obwódce. Ours came with $1,000 check. A nasz list przyszedł na przykład z czekiem na $1,000. To this day I have no idea what the mistake was. Do dzisiejszego dnia nie wiem, w czym ja się pomyliłem. But things like that started happening over and over Ale again. Ale tego typu rzeczy jedna po drugiej zaczęły się dziać. And we finally came to the place where we realized. I wreszcie doszliśmy do miejsca, gdzie zdaliśmy sobie sprawę z faktu, that if my wife would work full time while I was in school, że jeśli moja żona będzie pracować na pełny etat, a ja będę w szkole, we would have just enough money to pay the tuition and to live. To wystarczy nam na opłacenie nauki i na życie. So we made plans to go. A więc podjęliśmy plany, aby się tam udać. But we also had made a commitment. Ale również takie zobowiązanie wzięliśmy na siebie. And that is that my wife would stop working the day we had a child. Że moja żona przestanie pracować wtedy, kiedy urodzi się nam dziecko. And about a month before we left for Andrews. I miesiąc przed naszym wyruszeniem na Andrews. My wife woke up and she wasn't hungry. Moja żona się obudziła i nie chciało jej się jeść. And so she said, I think I'll fast today. Powiedziała, chyba pościć dzisiaj będę. And that was no big deal because she'd done that before. To nie było nic wielkiego, bo ona często to wcześniej robiła. And the next morning she woke up. Następnego dnia obudziła się. And she didn't feel like eating. Nie chciało jej się jeść. And I began to think there's something strange here. I wtedy zacząłem się zastanawiać, coś dziwnego się dzieje. And I went downstairs to the kitchen to prepare my breakfast. Szedłem do kuchni, aby sobie przygotować śniadanie. And I felt an impression that she was pregnant. I czułem, ja odebrałem wrażenie, że jest w ciąży. And I said, Lord, if she's pregnant, bring her down for breakfast. Panie, jeżeli jest w ciąży, to ją sprowadź tu na śniadanie. 2 minutes later the door opened. 2 minuty później drzwi się otworzyły. And a bright, cheery voice said, "What's for breakfast?" I wtedy jasnym głosem zapytała, co jest na śniadanie dzisiaj? I was depressed for a week. Ja przez tydzień byłem zmartwiony. Because I'm a man of my word, I think. Bo ja sądzę, że jestem człowiekiem słowa. And if she was pregnant, that meant that she was not going to be working while we were at Andrews. Jeżeli ona jest w
ciąży, to nie będzie pracować, gdy będziemy na Andrews. It meant that we couldn't afford to go. A to znaczy, że nie możemy tam iść. And so I called my conference president. A więc zadzwoniłem do przewodniczącego diecezji. And asked if there was any way I could stay on in my church and save more money. I zapytałem, czy istnieje jakiś sposób na to, abym pozostał jeszcze w zborze tym i trochę więcej pieniędzy nazbierał. Maybe we could go two or three years later. Może za dwa, może za trzy lata tam pojedziemy. And after some thought, he said, "I think that would be okay." I po rozważeniu tego powiedział, sądzę, że to będzie dobrze. But now I had to deal with the landlord. Ale teraz musiałem rozmawiać z właścicielem mieszkania. He had already rented the house to someone else. On to mieszkanie już wynajął komuś innemu. And he lived right next door to us. A mieszkał w następnym domku. And I asked him if there was any chance that we could stay in the house. I zapytałem go, czy istnieje jakakolwiek możliwość, abyśmy jeszcze pozostali w tym domu. You have to understand, he was a lawyer. Musicie zdać sobie sprawę, on był prawnikiem. He said, "No problem." Powiedział, nie ma problemu. "I don't have a written contract." Ja nie mam spisanego jeszcze kontraktu. He says, "I didn't like them anyway." Mnie się ci ludzie i tak nie podobali. He says, "You're my best friend, and I'll find a way. Just leave it to me." Jesteście moimi dobrymi przyjaciółmi, najlepszymi. Ja sobie poradzę. And the next day, I saw him in the backyard with his head down. Następnego dnia zauważyłem, że jest w ogrodzie, ale głowę ma spuszczoną. He says, "John, I got to talk to you." Powiedział, John, chcę z tobą porozmawiać. And I went over to the fence. Podszedłem do ogrodzenia. He says, "I can't do it." Nie mogę tego zrobić, powiedział mi. He says, "I can't tell them that they can't have the house." Ja nie mogę im odmówić tego domu. He says, "Please understand." Proszę zrozum. I gave them my word. Ja dałem im słowo. This was a lawyer. To był prawnik. I gave them my word. Dałem im słowo. I can't go back on it now. Ja nie mogę tego wycofać. I had never heard this secular New Yorker talk like that before. Nigdy nie widziałem świeckiego człowieka w Nowym Jorku, który by takim językiem mówił. And I smiled. Uśmiechnąłem się. And I said, "Mike." Powiedziałem, Mike. You are the word of God to me today. Ty jesteś słowem Bożym dla mnie. Because I made a commitment to God that if we couldn't keep this house, we're leaving town. Bo ja Bogu powiedziałem, że jeżeli tego domu nie będziemy mogli utrzymać, to wyjeżdżamy z miasta. He'd never been called the voice of God before. Jego nikt przedtem jeszcze głosem Bożym nie nazwał. It was a new concept for him. To była nowa koncepcja dla niego. But I decided that the message from God was clear. Ale ja uznałem, że poselstwo od Boga nadal jest wyraźne. Baby or no baby, it was time to go. Czy będziemy mieli dziecko, czy nie? Jest czas, aby jechać. Money or no money, it was time to go. Czy mamy pieniądze, czy nie? Trzeba ruszać. And we set our faces to go to Andrews. A więc skierowaliśmy nasze twarze w stronę Andrews. With only half the money that we were supposed to bring. Mając tylko połowę tych pieniędzy, które powinniśmy tam zawieźć. Sometimes you just have to take God at His word and go. Czasem trzeba Boga uchwycić za słowo i po prostu działać. And that's when the miracles really started to happen. I wtedy cud dopiero zaczął się rozkręcać. A man I had been working with was president of a corporation in New York City. Człowiek, z którym pracowałem, był przewodniczącym pewnej korporacji w Nowym Jorku. He came up to me a few days later. Kilka dni później podszedł do mnie. He didn't know any of what was happening. On nie miał pojęcia o tym wszystkim, co się z nami działo. He didn't know my wife was pregnant. On nie wiedział o ciąży mojej żony. Says, "You know, I've appreciated your meetings on health." Mówi, mnie się bardzo podobały twoje spotkania na temat zdrowia, które prowadziłeś. And you don't realize how much I have valued your advice over these last few years. I nie wyobrażasz sobie, jak bardzo ceniłem sobie twoje wszystkie rady na przestrzeni ostatnich lat. But since you are a pastor, I never offered to pay you anything. Z uwagi na to, że jesteś pastorem, ja nigdy ci nie zaoferowałem żadnej rekompensaty za to. And so he said, "But now that you're going away, it's different." Ale z uwagi na to, że teraz ty wyjeżdżasz stąd, sprawy się zmieniły. Would you be interested in a consultantship? Czy byłbyś zainteresowany być moim konsultantem? Where I would pay you $300 a month. Ja bym ci płacił $300 miesięcznie.
And that would give me the right to call you whenever I wanted. A to by mi otwierało możliwość dzwonienia do ciebie kiedykolwiek bym cię potrzebował i twojej porady. To ask for your advice. Aby byś mi udzielił rady. Maybe you could do some research for me from być time może jakieś badania dla mnie od czasu do czasu byś zrobił. I just broke into tears. Mnie się po prostu rozpłakało. I says, Al, you have no idea what this means to me. Powiedziałem, ty nie masz pojęcia, co to dla mnie znaczy. This is the difference between starving and living. To jest różnica pomiędzy życiem a głodowaniem. And that wasn't the end. To nie był koniec. When I got to Andrews, gdy zajechałem już na Andrews, a teacher came up to me one day. Któregoś dnia podszedł do mnie jeden z nauczycieli. He says, you know, there's a committee in the General Conference on secular mindset. Powiedział, słuchaj, generalna konferencja montuje taki komitet do spraw sekularyzacji i rozczytywania tych umysłów ludzi zeświadczonych. And they need a graduate student to do some research on secularism. I potrzebują pewnych studentów, którzy by wykonywali badania w tym względzie. And they're willing to pay you for it. I za to chcą zapłacić pewne pieniądze. And I thought to myself, pomyślałem sobie, well, that's what I've wanted to do for years. Przecież to jest to, co ja od lat chciałem robić. Do some research on secularism and the way people are in New York. Dokonywać pewnych badań na temat zeświadczenia. To jest to, z czym w Nowym Jorku się spotykałem. And just when I need it, they're offering to pay me to do it. I właśnie to, co potrzebowałem, oni mi jeszcze za to chcieli płacić. And one day, Dr. Gerhard Hazel had me in his office. Kiedyś Dr. Gerhard Hazel wziął mnie do swojego biura. And he said, you know, you're a pretty good student. Powiedział, jesteś dość dobrym studentem. He says, we usually give students some money. My zazwyczaj studentom dajemy pewne pieniężne środki. Scholarship money. Jest to takie stypendium. But there's a problem with you. Ale jeżeli o ciebie chodzi, to jest pewien problem. You have too much money for us to give you any. Ty masz za dużo pieniędzy, żebyśmy ci stypendium mogli dać. You should have bought a house and a car. Powinieneś kupić sobie samochód, dom. And then when you had no money, we could pay you some. I wtedy, gdy nie będziesz już miał pieniędzy, to możesz dostać stypendium. And I said, I don't believe in playing games. Ja powiedziałem, ja nie wierzę w takie manipulacje. And he says, that's what I thought. On powiedział, właśnie o tym myślałem. He says, I know it happens all the time. Ja widzę, co się dzieje cały czas. And I have no respect for it. I po prostu ja tego jakoś nie potrafię nawet uszanować. He says, I really want to help you. Ale ja naprawdę chcę ci pomóc. But the rules are against me. Natomiast prawa, regulamin jest przeciwko mnie. There's got to be something somewhere. Musi jednak coś być gdzieś. And he began searching through a book. I zaczął przeglądać ten cały zestaw regulacji i praw. He says, aha, I have it. Powiem, mam. Here's a scholarship. Tu jest stypendium. It's not based on how little money you have. To nie ma żadnego związku z tym, ile masz pieniędzy. It's based on the quality of your work. Tu chodzi o kwalifikację tego, co ty robisz. I can give you that one. To stypendium możesz dostać. It was $2,300. $2,300. The next year he found another $1,500 in a similar way. W następnym roku znalazł $1,500 na tej samej płaszczyźnie. And then Dr. Blazin came to me. A później Dr. Blazin przyszedł do mnie. And he says, you know, we have a problem in New Testament. Powiedział, słuchaj, mamy problemy tutaj w katedrze Nowego Testamentu. One of our colleagues is president of Avondale College. Jeden z naszych kolegów jest przewodniczącym Avondale College. And he was supposed to come back permanently and teach for us again. I on przyjedzie tutaj, ażeby na stałe już uczyć. But he can't come back till next quarter. Ale on nie może przyjechać dopiero w następnym semestrze. Do you think you could teach his classes just for this quarter? Czy podjąłbyś się nauczania w jego klasie w tym semestrze? And we could pay you for that. Możemy ci za to zapłacić. Nah, I'm not interested. Nie jestem zainteresowany. Once again, it was doing what I was wanting to do all my life. Jeszcze raz ktoś przyszedł do mnie z propozycją tego, co ja przez całe życie chciałem robić. To teach at the seminary. Aby uczyć w seminarium. And they're going to pay me to do it. I za to mi jeszcze zapłacą. Well, I'm getting my doctorate. A więc zdobywałem w ten sposób doktorat. The next quarter, he called me again.
W następnym semestrze znowu telefon. He said Dr. Cox had to postpone another 3 months. Powiedział, Dr. Cox nie może przyjść przez następne 3 miesiące. Could you teach for us again? Możesz uczyć dalej? No problem. Bez problemu. He never came back. Ale on nigdy nie wrócił. And so for 2 years I kept teaching classes one at a time by contract. A więc na bazie kontraktu przez 2 lata uczyłem. For 2 years my wife kept eating. Przez 2 lata moja żona mogła jeść. And the baby kept feeding. I karmić dziecko. And she never had to work. Nigdy nie musiała pracować. And when I finished the doctoral program. A gdy skończyłem już mój program doktorancki. I had almost as much money as when I started. I miałem prawie tyle pieniędzy jak wtedy, kiedy go rozpocząłem. And it didn't cost the church a penny. I kościół jako taki nie zapłacił ani centa. I'll tell you something. Powiem wam coś. There's no greater satisfaction than knowing that you are where you belong. Nie ma większej satysfakcji ponad tę, gdy wiesz, że robisz to, coś powinien. There's no greater satisfaction than know that you are where God wants you to be. Nie ma większej satysfakcji ponad świadomość, że robisz to i jesteś tam, gdzie Bóg chce cię mieć. I am not a hero. Ja nie jestem bohaterem. I am not an unusual person. Nie jestem niezwykłym człowiekiem. What God has done for me, he'd do for any of you. To, co Bóg zrobił dla mnie i robi dla mnie, robić chce dla każdego z was. I believe that God wants to walk with us the way he did with Abraham. Ja wierzę, że Bóg chce chodzić z nami tak, jak chodził z Abrahamem. Will you walk with him? Ale czy ty chcesz z nim chodzić? Let's pray. Pomódlmy się. Lord, I thank you again. Panie, znowu ci dziękuję. It's good for me to tell these stories. To tak dobrze dla mnie samego, gdy opowiadam o tym. Because it's so easy to forget how you've led me in the past. Bo tak łatwo zapomnieć, jak prowadziłeś mnie w przeszłości. And I thank you, Lord, for everyone. Dziękuję ci, Panie, za każdą osobę. And I'm learning to thank you for the times you didn't warn me. I chcę ci dziękować po prostu i za ten czas, kiedy wrażenie miałem, że ty mnie nie chcesz. Knowing that somehow you could make something good come even from the mistakes and the tragedies. Wiedząc, że nawet z tragedii, z błędów, ty możesz sytuację wyprowadzić na prostą. I pray now that you would touch the heart of each one present. Teraz proszę, abyś dotknął serca każdej obecnej tu osoby. And assure them that you will walk with them the way you walked with Abraham. I upewnił każdego, że chcesz z nim chodzić tak, jak chodziłeś z Abrahamem. May we go from this place with our heads held high. Daj, abyśmy ruszyli z tego miejsca z głowami wysoko podniesionymi. Knowing that today is the first day of the rest of our lives with you. Świadomi, że dzisiaj to jest pierwszy dzień reszty naszego życia z Tobą. May this day be remembered as a day when we walked with you anew. Obyśmy zapamiętali ten dzień jako dzień początku wędrówki z Tobą. For I pray it in Jesus' name. W imieniu Jezusa o to proszę. Amen. Amen.